Cześć kochani, zabieramy się za kolejną kolędę. Pójdźmy wszyscy do stajenki. Wersja melodyczna. Dajemy czadu melodię, gramy na gitarze własnej. Gram znowu w tonacji E, czyli piąta struna na siódmym progu. Posłuchajcie, jak to brzmi. Pierwsza zwrotka razem z refrenem. Teraz spróbujmy to zagrać powoli. Czyli pierwsze dwa dźwięki. Pójdźmy wszyscy. Pójdźmy wszyscy. To jest tutaj 7-9 na strunie piątej. Do stajenki to jest na strunie cieńszej, na strunie D, czwartej od dołu. 7, 11. Stajenki. To jest tutaj. I później na strunie G, raz, dwa, trzy, trzecia do dołu, na siódmym progu, czyli 7, 6, 9. Raz wolno, ok. To gram akurat specjalnie pierwszym palcem, znowu zaznaczam, żebyście wygrali normalnie wszystkimi palcami, tak jak gram za pierwszym razem. I tutaj zauważcie, że właściwie ten zakres tych dźwięków to jest mniej więcej tutaj, no powiedzmy od siódmego, no szósty próg do jedenastego. No to jest akurat ten jeden dźwięk tutaj, cis, który gramy na jedenastym, na strunie D, ale można ten cis zagrać również tutaj, na strunie trzeciej. To jest to samo. Jeśli komuś ciężko jest tak zrobić palce, to może po prostu zrobić stajenki, było tu, prawda? Troszeczkę ten dźwięk jest inny, bo to jest ta strona bez owiki, więc ona troszeczkę wydaje dźwięk inny. Mimo wszystko to jest cały czas dźwięk cis. Czyli jeśli przyjmiemy tę wersję, to po prostu będziemy mieć taki zakres od 6 do 9 progu, czyli właściwie każdy palec, można powiedzieć, miałby swoje miejsce, tak naprawdę można było przyjąć swój próg. No w sumie myślę, że to było w miarę dobrze pokazane. Wiem, że tutaj nie mam markerów na progach, więc jest Wam trudniej to zobaczyć, ale postaram się zamieścić jeszcze taby do wszystkich kolęd, które Wam pokazuję. Niemniej jednak spróbujcie jako takie ćwiczenie właśnie wyłapywać te dźwięki, ewentualnie na słuch te kolędy zagrać na słuch, też dobra opcja jest. Więc papatki kochani.